Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witamy. Proszę Państwa, wczorajszy dzień na posiedzeniu Sejmu był kolejnym dniem przyjmowania naprawdę bardzo ważnych i potrzebnych rozwiązań. Jak to zwykle zbliża się koniec kadencji, pewne sprawy się finalizuje, pewne sprawy się domyka. I wczoraj między innymi wśród wielu rozwiązań były podjęte i przyjęte ustawy, które niejako domykają cały pakiet polityki społecznej, głównie prorodzinnej i takiej polityki ukierunkowanej też na młodych ludzi. Pakiet, który realizujemy w tej kadencji, który stworzy pewną podstawę, bazę dla wszystkich działań w przyszłości. Tak jak budowaliśmy drogi, to także stworzyliśmy fundamenty polityki społecznej, której dostrzegamy zarówno kryzys demograficzny, jak i sytuację młodych ludzi na rynku pracy, jak i ich sytuację życiową, a głównie sytuację życiową i standard życia rodzin. Tu ja nie będę się specjalnie rozwodziła, ponieważ ze mną jest pani poseł Magdalena Kochan, która jest naszą specjalistką od tej polityki, więc przypomnę Państwu po pierwsze, co wczoraj Sejm uchwalił i co... Już mamy za sobą. Tak, i co mamy za sobą. Jedno jest pewne. Platforma Obywatelska naprawdę dotrzymuje słowa i jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma polityki prorodzinnej, że nie ma polityki społecznej, że młodzi ludzie są pozostawieni całkiem sami sobą, to albo jest ignorantem, albo jest wyjątkowo złośliwym człowiekiem. Od czasu do czasu trzeba to przypomnieć i myślę, że Państwo także dostrzeżecie wartość tego, co już zrobiliśmy w warunkach i wychodzenia, i kryzysu światowego, i wychodzenia z kryzysu, i procedury nadmiernego deficytu, i wszystkich zagrożeń dla stabilizacji państwa i dla budżetu. Bardzo proszę, pani poseł. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, wczoraj dwie bardzo ważne dla rodzin ustawy. Pierwsza, mieszkanie dla młodych, program rządowy, który rozszerzyliśmy. Dzisiaj on działał tylko na rynku pierwotnym, czyli młodzi ludzie, którzy chcieli kupić mieszkanie, którzy chcieli początek swojego życia w tym mieszkaniu spędzić osobno, jako osobny byt, nie ze swoimi rodzicami, mogli tego dokonać wyłącznie na rynku pierwotnym. Dzisiaj mówimy nie, rynek wtórny, spółdzielnie, także budowanie swoich własnych małych mieszkań jest możliwe przy preferencyjnym podejściu państwa do ich kredytów. Mówiąc krótko, kredyty hipoteczne wspieramy, odprowadzając odsetki za te budowy. Powiedzieliśmy także, że jeśli ktoś zechce, mając trójkę i więcej dzieci, poprawić swoje warunki mieszkaniowe, wspomożemy go w tym programie, nie bacząc na jego wiek. Dzisiaj było to jeden z warunków, który trzeba było spełnić, to jedno z małżonków nie mogło mieć więcej niż 35 lat. Dzisiaj odchodzimy od tego kryterium wieku. Jeśli rodzina jest pięcioosobowa i więcej, wtedy może poprawiać, korzystając z tych preferencyjnych warunków, swoje warunki bytowania, mieszkania i korzystać z tych kredytów, z tego wsparcia kredytowego udzielanego przez państwo. I druga bardzo ważna ustawa, która dotyczy młodych mam. Dzisiaj najniższy zasiłek macierzyński to jest 300 zł. Bez względu na to, w jaki sposób mama odprowadzała składki na ubezpieczenia chorobowe. Tym samym raz jeszcze dementuje nieprawdziwe informacje pojawiające się w internecie, że oto zasiłek macierzyński wynosi 17 zł i 40 tam parę groszy. To nieprawda. Najniższe świadczenie macierzyńskie to jest 300 zł, ale dotyczył on głównie mam, które pracowały. Natomiast dzisiaj, od 1 stycznia, tym zasiłkiem 1000 zł na dziecko obejmujemy przez cały rok każdą mamę. Bez względu na to, czy pracuje, czy nie pracuje, czy jest studentką, czy jest rolniczką, każda mama 1000 zł miesięcznie
otrzyma. Jeśli jej świadczenie wedle dzisiejszych zasad jest wyższe, to oczywiście będzie otrzymywać wyższe świadczenie. Żadne niższe nie będzie obowiązywało w Polsce, 1000 zł miesięcznie. Co więcej, jeśli dzieci urodziły się w obecnym roku, bo ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, ale jeśli dziecko urodziło się w tym roku, na przykład w czerwcu, to te brakujące czy uzupełniające do roku życia dziecka miesiące w przyszłym roku będą już mamy obowiązywały. To są dwie ustawy, które są bardzo ważne, myślę także bardzo istotna. To bezpłatna pomoc prawna dla tych, których nie stać po prostu na wynajmowanie adwokata. Ale to są oferty, którymi uzupełniamy to, co zrobiliśmy do tej pory. Przypomnę ustawę żłobkową. Z 30 tysięcy miejsc żłobkowych, które były w 2011 roku, dzisiaj mamy 85 tysięcy. Wspieramy bardzo różne formy zatrudniania. Wspieramy przedsiębiorców, którzy chcą budować żłobki na terenie swojego zakładu pracy. Mówimy im, całość kosztów budowy takiego żłobka to jest, można sobie odliczyć od dochodu. Jeśli wspieram rodzica, którego dziecko w żłobku przebywa, to kwotę 400 zł także mogę odliczyć sobie od dochodu za każde dziecko. To są rządowe programy, które wspierały budowanie żłobków przez gminy. Przypomnę o złotówce za każdą dodatkową godzinę, które dziecko, złotówkę tylko tyle kosztuje rodziców, każda dodatkowa godzina przebywania dziecka w przedszkolu. Przypomnę, muszę sobie aż podpowiedzieć, bezpłatne podręczniki, które w ubiegłym roku obejmowały dzieciaki, które szkły do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dzisiaj to już kolejna klasa, czyli pierwsza i druga będzie w takie podręczniki wyposażana. Chcemy, żeby dzieci, które realizują obowiązek szkolny w perspektywie dochodzenia ewolucyjnego, wszystkie były w takie podręczniki wyposażane bez obciążania kosztami tych podręczników rodzice. Przypomnę, odpis podatkowy na każde dziecko. Do tego roku obowiązywał odpis podatkowy, ale tylko na jedno dziecko w rodzinie. Od tego roku, już rozliczając się z fiskusem, każde dziecko jest brane pod uwagę i każde jest objęte tym odpisem podatkowym. Jeśli rodzic nie odprowadził kwoty, bo nie starczało mu jego zarobków na takie odpisy podatkowe, fiskus mu zwraca te pieniądze. Karta Dużej Rodziny, proszę Państwa, to jest dzisiaj ponad 1 200 000 osób, które korzystają z różnego rodzaju, nawet do 30% zniżek w zakupie podstawowych często, a czasem i takich wyposażających mieszkania produktów. Partnerzy, jest ich około 600, którzy podpisali umowę z ministrem pracy i polityki społecznej, uwzględniają Kartę Dużej Rodziny i po prostu obejmują systemem zniżek wszystkich tych, którzy Kartą Dużej Rodziny dysponują, a przypomnę, jest ich w tej chwili około 1 200 000 osób. Roczny urlop rodzicielski, jeden z najdłuższych w Europie, płatny. Jak Państwo słyszeli przed chwilą, każda mama 1000 zł miesięcznie w ciągu tego roku, przy czym także wprowadzamy urlop tacierzyński, z którego coraz częściej i chętniej korzystają mężczyźni. On jest w Polsce 2 tygodnie obowiązkowy. 3-letni urlop wychowawczy, który mama może rozłożyć w trakcie, nie musi być wykorzystany od razu, w całości. Do 7 roku życia dziecka można korzystać z tego urlopu, a to rok, a to pół roku z przerwami. Jeśli mama nie pracowała przed przejściem na ten urlop wychowawczy, my odprowadzamy za nią składki emerytalno-rentowe po to, żeby ten czas pobytu na urlopie wychowawczym mogła sobie wliczyć i wliczy sobie do stażu emerytalnego. Podniesienie progów dochodowych, proszę Państwa. Dzisiaj one wynoszą 574 zł. Od 15 listopada tego roku podnosimy je o 100 zł, czyli będą wynosiły 674 zł, a w roku 2017 o kolejne 80 zł. I co bardzo ważne, bo nie tak dawno, bodaj 3 tygodnie temu, przegłosowaliśmy w Sejmie ustawę złotówka za złotówkę. Co to oznacza?
że jeśli ten próg dochodowy, który uprawnia dzisiaj do wszelkiego rodzaju świadczeń z pomocy społecznej, zostanie o złotówkę przekroczony, to nie zabieramy świadczeń, tylko zmniejszamy świadczenie o złotówkę, o którą został ten próg przekroczony. O 5 złotych też, o 5 złotych też, o 100 złotych też, o 200 złotych też, aż do momentu, kiedy to wypłacane świadczenie nie byłoby wyższe niż 20 złotych, bo po prostu koszt administrowania jest droższy niż 20. Zatem warto podejmować pracę, to jest zachęta wielka, bo nawet jeśli przekroczy próg dochodowy o 5, 10, 100 złotych, to o 100 złotych zmniejszone świadczenie jednak uzupełnia nasz domowy budżet. To jest, pewnie gdybyśmy policzyli jeszcze w różnych innych ustawach, które preferują miejsca pracy, które wspomagają zatrudnienie młodych, które mówią o tym, że umowy zwane niesłusznie śmieciowymi, cywilnoprawne, są już ozusowane. Kiedy mówimy, to też z wczorajszego dnia decyzje Sejmu, nie dłuższe niż 33 miesiące. Trudno powiedzieć, że w czasie najtrudniejszym dla budżetu państwa, w czasie nałożonych na nas obowiązków dodatkowych wynikających z procedury nadmiernego deficytu, nie wywiązywaliśmy się z obietnic przedwyborczych i nie widzieliśmy problemów polskich rodzin. W najtrudniejszym okresie dla budżetu państwa, dla finansów państwa, krok po kroku staraliśmy się i robiliśmy to bardzo konsekwentnie, poprawiać sytuację polskich rodzin. Proszę państwa, tutaj gdybyśmy policzyli, to co najmniej jest takich 10 fundamentalnych rozwiązań, które, jak mówię, budują tę bazę. My sobie zdajemy sprawę, że jest to niewystarczające. Są jeszcze dwa podstawowe wyzwania, które w programie, który będzie na nadchodzącą kadencję, a właściwie do roku 2020, bo taką widzimy perspektywę, które trzeba wprowadzić do naszego systemu prawnego. Pierwsza kwestia jest związana z pracą jako taką i to znów głównie dla młodych ludzi. Druga, o czym bardzo dobrze wiemy, to jest kwestia warunków, może nie tyle warunków, ale warunków płacowych tej pracy. My doskonale wiemy, że w Polsce są niewysokie wynagrodzenia, ale tak jak powtarzam, na razie inwestujemy w to, co może dotyczyć jakby ogółu. Absolutnie, to jest ta baza. Dokładnie takie samo porównanie. Najpierw budowaliśmy drogi, a teraz się martwimy o to, żeby na tych drogach było bezpiecznie i żeby one były przejezdne i żeby w ogóle to coś przynosiło. Tutaj budowaliśmy zręby polityki prorodzinnej i polityki społecznej po to, żeby można było w następnym pięcioleciu niejako zainwestować w jakość życia każdego Polaka.